Cześć Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Charyzmatyczna impreza na Rynku Głównym w Krakowie. Operacja papieża Franciszka. Oraz bluźnierstwo tęczowego duszpasterza. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Charyzmatyczna impreza na Rynku Głównym w Krakowie. W Wigilię Bożego Ciała na Rynku Głównym w Krakowie miała miejsce impreza w cudzysłowie uwielbieniowa. Pod tytułem „Jestem”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. O ile przedsięwzięcie w istocie emanowało duchem nowości, o tyle ducha ewangelizacji upatrywać w nim ciężko. W trakcie wydarzenia słowo duszpasterskie do uczestników skierował biskup Robert Chrząszcz. Mówił wiele na temat osobistej relacji człowieka z Bogiem. Nie zabrakło jednak mętnych stwierdzeń, takich jak, cytuję. Jezus szanuje wolność człowieka i nikogo nie zmusza do relacji, co mogło wprawić uczestników w mylne wrażenie, że oddawanie chwały stwórcy przez człowieka, Boże Stworzenie, nie jest jego obowiązkiem, a wezwanie do nawrócenia, które Chrystus kieruje do nas wszystkich, jest jedynie luźną propozycją, którą można przyjąć lub nie. Takie komentarze, w duchu prymatu dobrowolności, stanowią niestety przyczynę skażenia umysłów wiernych potępioną przez Kościół herezją indyferentyzmu religijnego. Biskup, porównując relację człowieka z Bogiem do relacji z drugim człowiekiem, mówił, że dzisiaj poważnym problemem w relacjach międzyludzkich jest brak obecności i utrzymywanie kontaktu w sposób wirtualny. Brakuje, cytuję, dotyku ciepła drugiego człowieka. Brakuje komunikacji niewerbalnej. Ile o człowieku może powiedzieć jedna łza, która pojawia się na policzku? Koniec cytatu. W tę pełną emocjonalizmu i sentymentalizmu narrację, która znacząco wpływa na spłycenie i zafałszowanie sposobu katolickiego rozumienia życia duchowego, doskonale wpisali się goście, jacy poprowadzili całe wydarzenie? Byli nimi znany młody świecki charyzmatyk Marcin Zieliński, czerpiący inspirację z protestanckich trendów oraz niejaki Michał Król z zespołem muzycznym. Wielu młodych ludzi bawiło się przy religijnych piosenkach muzyki popularnej i przy tańcu z flagami. Żalem przejmuje fakt, że uczestnicy tej imprezy zapewne gorliwi katolicy, pełni życzliwej i silnej miłości ku Bogu, przyszli szukać tam mistycznej głębi chrześcijaństwa, a miast tego, za aprobatą władz kościelnych otrzymali jej quasi protestancki falsyfikat. Szatan doskonale wie, że gorliwych wiernych nie pozbawi wiary. Robi jednak wszystko, by ich wiara karmiła się fałszerstwem, tak mocno piętnowanym przez licznych mistrzów życia duchowego. W ten sposób być może olbrzymi duchowy potencjał wielkich rzesz dusz nie ma nawet szans, by być wydobytym. Podsumowaniem niech będzie przestroga świętego Jana od krzyża, który mówił o duszach zorientowanych w życiu duchowym na odczuwanie pociech i radości, Dlatego też, jeśli mają sposobność osiągnąć coś pewnego i doskonałego, a mianowicie utratę wszelkiej słodyczy w Bogu, pozostawając w oschłości, niesmaku i znużeniu, a to wszystko jest prawdziwym krzyżem duchowym i ogołoceniem w duchu ubóstwa Chrystusowego, uciekają od tego jak od śmierci, szukając w Bogu tylko słodkości i rozkosznych darów. Operacja papieża Franciszka. W minioną środę, 7 czerwca około południa. Papież Franciszek trafił do kliniki Gemelli. Przyczyną hospitalizacji była przepuklina rozetna. Tego samego dnia biskup Rzymu przeszedł zabieg chirurgiczny lapartomii i operacji plastycznej ściany brzusznej, która była konieczna, ponieważ przepuklina powodowała nawracające i nasilające się bóle. Operacja przebiegła pomyślnie, a w piątek 9 czerwca klinika Gemelli wydała komunikat w sprawie stanu zdrowia Franciszka. Oto jego fragment. Personel medyczny informuje, że przebieg pooperacyjny papieża jest nadal regularny i normalny. Nie ma gorączki, parametry hemodynamiczne są w normie, zawiesił kroplówki i kontynuuje odżywianie płynną dietą. Koniec cytatu. W piątek po śniadaniu papież zaczął samodzielnie się przemieszczać. Jednakże, ze względu na zaawansowany wiek, prawdopodobnie nie opuści szpitala do końca tego tygodnia. Wszystkie audiencje papieskie zostały zawieszone aż do niedzieli 18 czerwca. W podsumowaniu tygodnia 19 czerwca przekażemy informacje o aktualizacji stanu zdrowia papieża. Zachęcamy do modlitwy za biskupa Rzymu, zwłaszcza o nawrócenie oraz dar wiary katolickiej. Bluźnierstwo tęczowego dusz pasterza. 2 czerwca ojciec James Martin, znany jezuicki teolog, działający na rzecz rozmywania prawdy katolickiej na temat grzechu sodomskiego, zamieścił na swoim Twitterze wyjątkowo obrzydliwy wpis o następującej treści. W czerwcu katolicy obchodzą miesiąc Najświętszego Serca Jezusowego. Osoby tęczowe celebrują miesiąc Dumy. Tęczowi katolicy celebrują obydwa. Jedno pokazuje nam, jak Jezus nas kocha. Drugie pokazuje nam, do kochania kogo Jezus wzywa nas dzisiaj. Koniec cytatu. Pis Martina spotkał się z ostrą reakcją teksańskiego biskupa Josefa Stricklanda, który w odpowiedzi na niego napisał. To bluźnierstwo musi się skończyć. Bóg kocha każdego człowieka, nawet najbardziej grzesznego, ale twierdzenie, że grzeszne czyny są zgodne z najświętszym sercem Jezusa Chrystusa, jest sprzeczne z wezwaniem Chrystusa, aby iść i więcej nie grzeszyć. Koniec cytatu. Biskup Strickland jest jednym z nielicznych amerykańskich biskupów, którzy odważnie bronią nauki Kościoła katolickiego i krytykują liczne destrukcyjne działania papieża Franciszka. Dziękujemy Panu Bogu za ten głos rozsądku i miejmy nadzieję, że dotrze on do jak najszerszego grona katolików z zaoceanu. Co ważnego, czeka nas w tym tygodniu w Kościele. 13 czerwca we wtorek obchodzimy świętego Antoniego z żyjącego na przełomie XII i XIII wieku portugalskiego zakonnika franciszkańskiego. Gorliwe życie zakonne prowadził już od lat młodzieńczych. W wieku 26 lat spotkał się ze świętym Franciszkiem, po czym przeniósł się do Remu. Prędko mianowano go Generalnym Kaznodzieją Zakonu. Przemierzając miasta i wioski przyciągał ogromne rzesze słuchaczy. Miał dar bilokacji, proroctwa i czytania ludzkich sumień. Zmarł w wieku zaledwie 36 lat, śpiewając pieśń ku czci Matki Bożej. 14 czerwca w środę obchodzimy świętego Bazylego Wielkiego, żyjącego w IV wieku biskupa. Przyjął chrzest w wieku 29 lat. Po śmierci brata założył pustelnię, do której niedługo potem dołączyli inni pobożni mężczyźni. W wieku 41 lat objął urząd metropolity Cezarei Kapadockiej. Pełniąc go, dał się poznać jako gorliwy duszpasterz aktywnie broniący kościoła przed herezją ariańską, doskonały mówca i administrator. Znacząco przyczynił się do zdefiniowania dogmatu o Trójcy Świętej. 15 czerwca w czwartek obchodzimy świętej Jolanty, żyjącej w XIII wieku węgierskiej księżnej. Wychowała się w Krakowie. W wieku 14 lat wyszła za mąż za księcia kaliskiego Bolesława. Była wzorową żoną i matką. Swoją świętością wpłynęła także na męża, przez co potomni nadali mu przydomek pobożny. Po śmierci męża i szwagra, wraz ze swoją siostrą, świętą Kingą, wstąpiła do zakonu klarysek w Gnieźnie. Zmarła w opinii świętości w wieku 54 lat. Tego samego dnia przypada wspomnienie świętych Wita, Modesta i Krescencji. Wit pochodził z pogańskiej, rzymskiej rodziny. Wiarę chrześcijańską wpoili mu jego opiekunka Krescencja i jej mąż Modest. Wszyscy zginęli śmiercią męczeńską w 303 roku zapanowania cesarza Dioklecjana. Wrzucono ich do kotła z wrzącym ołowiem, następnie rzucono dzikim zwierzętom i rozciągano na katowni. Wit należy do grona czternastu świętych wspomożycieli, których stawiennictwo jest szczególnie skuteczne. 16 czerwca w piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kult serca Jezusowego znany był już w średniowieczu, jednak upowszechnił się szczególnie w XVII wieku. Duży wpływ na rozszerzenie kultu miały objawienia dane świętej Małgorzacie Marii Alcock. Święto Najświętszego Serca ustanowił dla całego kościoła papież Pius IX w 1856 roku. 17 czerwca w sobotę obchodzimy świętego Grzegorza Barbarigo, żyjącego w XVII wieku włoskiego biskupa. Wychował się pod okiem pobożnego ojca. Zdobył wszechstronne wykształcenie. Po przyjęciu święceń kapłańskich, został wezwany do Rzymu dla pełnienia ważnych urzędów u boku papieża. W czasie epidemii pragnął pomagać biednym i chorym organizował pomoc dla wywożenia zmarłych i otaczał opieką materialną i duchową osoby dotknięte zarazą. Niedługo potem mianowano go biskupem i kardynałem. W pracy duszpasterskiej dbał o czystość obyczajów, wykształcenie religijne wszystkich klas i rozpowszechniał prasę katolicką. Zmarł w wieku siedemdziesięciu dwóch lat. 19 czerwca w poniedziałek obchodzimy święte Julianny Falconieri, żyjącej na przełomie XIII i XIV wieku włoskiej tercjarki. Wraz z innymi pobożnymi niewiastami opiekowała się ubogimi i dziewczętami. Jest założycielką trzeciego zakonu serwitów, zwanego także służebnicami Najświętszej Marii Panny. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale tradycyjnie ukażą się dwa filmy regularne. W środę będzie to mój film. I będzie to kolejny film z serii analiza mszy z Ordo. Tym razem będę porównywał modlitwę u ołtarza z początkiem mszy posoborowej. A w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa pojawi się mój film na temat pewnej zmiany, jaką po Soborze Watykańskim II możemy spotkać w nabożeństwie czercowym. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże. Szczęść Boże.